Cześć! Z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Jakiś czas temu pokazałem Wam prosty sposób na czerwony barszcz przygotowany na zakwasie. Jak wiadomo, taki barszczyk świetnie sprawdza się w towarzystwie krokietów, dlatego dzisiaj pokażę Wam przepis na krokiety z kapustą kiszoną i grzybami. Przy okazji podzielę się z Wami prostym sposobem na elastyczne naleśniki, które nie pękają w trakcie zawijania. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszych krokietów zaczynamy od suszonych grzybów. Grzyby zalewamy zimną wodą i odstawiamy do namoczenia na przynajmniej 2 godziny, a najlepiej całą noc. Po godzinie namaczania warto jest zmienić wodę. W ten sposób łatwo pozbędziemy się resztek piasku, który mógł pozostać na grzybach. Kiedy grzyby się moczą, możemy przygotować ciasto na naleśniki. Ważne są tutaj proporcje, które sprawią, że będą niesamowicie elastyczne i nie będą pękać w trakcie zawijania krokietów. Proporcje są niesamowicie proste. Jedna część jajek, jedna część płynów i pół części mąki. U mnie przełożyło się to na 240 g jajek, czyli 4 duże, 240 ml płynu, u mnie pół na pół mleko z wodą i 120 g mąki pszennej. Ciasto doprawiamy szczyptą soli i dokładnie mieszamy za pomocą rózgi lub miksera do całkowitego połączenia. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na przynajmniej 30 minut do lodówki. Po 30 minutach rozgrzewamy na patelni minimalną ilość oleju i rozcieramy go ręcznikiem papierowym po całej powierzchni. Na patelnię wylewamy tylko tyle ciasta, żeby pokryć dno cienką warstwą. Naleśniki smażymy po 2 minuty z każdej strony na średnio niskim ogniu, po czym przekładamy je na talerz. Z tej porcji ciasta powinno wyjść nam 10 naleśników o średnicy 20 cm. Gotowe naleśniki przykrywamy ręcznikiem kuchennym lub papierowym i odstawiamy do momentu zawijania krokietów. Jeśli chcemy, możemy je przygotować dzień wcześniej. Po 2 godzinach namaczania możemy zacząć gotować grzyby. Wstawiamy je na średni ogień i gotujemy przez 30 minut od momentu zagotowania wody. Po tym czasie sprawdzamy, czy są miękkie. Jeśli nie, dajemy im dodatkowe 15 minut. Po ugotowaniu wyciągamy je z garnka za pomocą łyżki cycakowej i odstawiamy do przestygnięcia. Pełną listę składników znajdziecie oczywiście pod linkiem w opisie. Wody nie wylewamy, ponieważ będziemy gotować w niej kapustę. Wcześniej jednak dodajemy do niej 2 liście laurowe, 5-6 ziaren ziela angielskiego i tyle samo ziaren pieprzu. Następnie dodajemy do wody porządnie odciśniętą kiszoną kapustę i rozprowadzamy ją w garnku tak, żeby była całkowicie przykryta płynem. Gotujemy ją pod przykryciem do miękkości przez około 30 minut. W tym czasie możemy przygotować ostatni składnik, który jest nam potrzebny do farszu. Jest to jedna duża cebula, którą kroimy w drobną kostkę. Po około 30 minutach gotowania możemy sprawdzić, czy kapusta jest już miękka. Jeśli tak, ściągamy ją z ognia, odcedzamy i studzimy, pozbywając się przy okazji liści laurowych, ziela angielskiego i pieprzu. Po lekkim wystudzeniu zabieramy się za mielenie. Grzyby i kapustę mielimy za pomocą maszynki do mięsa. Ja używam do tego sitka z średnimi oczkami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście użyli dwóch różnych. Po zmieleniu kapusty i grzybów przenosimy się na kuchenkę, gdzie na dużej patelni rozgrzewamy masło. Następnie dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę i smażymy ją przez 2-3 minuty do momentu, aż zmięknie i stanie się półprzeźroczysta. Następnie dodajemy zmieloną kapustę i grzyby. Dusimy wszystko ze sobą do momentu, aż cała wilgoć odparuje z patelni. Powinno to zająć około 5-6 minut. Po tym czasie farsz doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Ostatni raz mieszamy, ściągamy z ognia i odstawiamy do lekkiego przestudzenia na około 15 minut.
Po tym czasie możemy zabierać się za zawijanie krokietów. Jak sami widzicie, naleśniki są bardzo elastyczne i wytrzymałe. Wszystko dzięki podanym wcześniej proporcjom. Na każdego naleśnika wykładamy solidną łyżkę farszu i rozprowadzamy go równo po całej powierzchni. Boki naleśników składamy do środka, a następnie zawijamy wszystko w ciasny rulon, tworząc w ten sposób krokiety. Do tego kroku trzeba się przyłożyć. W innym wypadku możemy mieć później problemy z panierowaniem, które jest kolejnym krokiem. Do jednego talerza wybijamy jajko lub dwa i rozkłócamy. Do drugiego wsypujemy bułkę tartą, którą jeśli chcemy, możemy dodatkowo przyprawić. Ja jednak tego nie robię. Uformowane krokiety najpierw namaczamy w jajku z każdej strony, pozbywając się na końcu jego nadmiaru. Następnie przekładamy je do bułki tartej i pokrywamy nią całą powierzchnię, strzepując na końcu jej nadmiar. Na patelni rozgrzewamy dosyć dużo oleju. Musi być go tyle, żeby sięgał przynajmniej do 1/4 wysokości krokietów, a najlepiej połowy. Smażymy je przez około 2 minuty z każdej strony do uzyskania złotego koloru. Po smażeniu wyciągamy je na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym w celu pozbycia się nadmiaru tłuszczu. Gotowe krokiety najlepiej podawać w towarzystwie czerwonego barszczu, na który przepis pojawił się niedawno na kanale. Nareszcie nasze krokiety z kiszoną kapustą i grzybami są gotowe do podania. Można się częstować. Roboty z tym była cała masa, ale nareszcie są gotowe. Próbujemy! Aż szkoda, że nie mam barszczu pod ręką. Nadzienie jest fajnie doprawione i idealnie zbalansowane. Tak samo dobrze czuć kiszoną kapustę, jak i grzyby. Dodajcie do tego genialne, elastyczne naleśniki i praca nad takimi krokietami to sama przyjemność. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jaka potrawa najbardziej kojarzy Wam się ze świętami. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!